Dużym zainteresowaniem Suwalczan cieszy się miejski program budowy mieszkań dla młodych. Przypomnijmy, że spółka zarządu budynków mieszkalnych TBS chce wybudować rodzinne bloki przy ulicy Pułaskiego w okolicach Suwalskiego Ośrodka Kultury. W pierwszym budynku znajdzie się 50 mieszkań, a zgłoszeń jest już ponad 110. Mówi edyta Kimera Lange z ZBM-u. Na dzień dzisiejszy przyjmujemy zgłoszenia do tego programu. Jako taki wstępny, pierwszy etap tego programu są to zgłoszenia. Otrzymaliśmy ich już dość sporo, bo jest ponad 110 zgłoszeń. Spółka przygotowuje się już do inwestycji, zbiera potrzebne pozwolenia, a wkrótce ogłosi przetarg na wykonawcę projektu technicznego i wizualizacji budynku. Wtedy też poznamy dokładne wymiary mieszkań i rozpoczniemy rzeczywisty nabór dodaje Kimera Lange. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów na uzyskanie pozwoleń, zezwoleń, oraz zamówienie. Jesteśmy w trakcie zamawiania dokumentacji technicznej dotyczącej samego budynku, czyli jak ma ten budynek wyglądać, jaki ma być skład mieszkań, no i jak zagospodarowany teren. Pierwszeństwo w wynajmie mieszkań będą miały m.in. osoby do 35 roku życia wychowujące dzieci, studenci i absolwenci szkół wyższych oraz osoby niepełnosprawne. Nabywca przez 10 lub 20 lat będzie spłacał kredyt mieszkaniowy i z chwilą spłaty ostatniej raty nabędzie do tego lokalu prawo własnościowe. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to wrzesień bieżącego roku.